No, trochę tego towaru idzie. Czas na kolejne uzupełnianie. Przyniosłem sobie tutaj tym razem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kompletów gazet. Sześć kompletów gazet będę miał na sześć imprez. Od razu sobie je zaniosę gdzieś tutaj. Ostatnio je miałem tutaj luzem wrzucone i też było dobrze. Wezmę sobie od razu tutaj na imprezę. Kurczę, tą końcówkę muszę gdzieś stąd zabrać. Na razie niech tu jeszcze będzie. Resztę gazet sobie tu wrzucę luzem. Tam niech sobie czekają. To już mam na 6 imprez do przodu. 6 imprez do przodu. Chwila, chwila. Co tutaj dalej? Świetliki. Świetliki na dwie imprezy do przodu mam przygotowane. Tak jest. To są chociaż pełne? Raz. Okej. Okay. Są pełne, żeby nie było, że z powrotem puste zapakuję. Świetliki załadowane, gazety też. O, przyniosłem balony i słuchajcie, pompkę nawet przyniosłem. Bo coś ta pompka, którą tutaj mam od lat. Nie wiem, ile ona jeszcze tutaj posłuży. W każdym razie w ogóle ciekawostka, nie? To jest w ogóle coś, co nigdy bym nie pomyślał, że tak to będzie wyglądało. Ta pompka ma już, teraz właśnie nie pamiętam nawet, 10 albo 11 lat. Wyobraźcie sobie, że ja ją kupiłem za 4 złote, tam nie wiem, 4,70 chyba. 4,70 10 albo 11 lat temu i od tamtej pory ona służy na każdej imprezie. W życiu bym nie pomyślał, że taki byle jaki kawałek plastiku, bo to nie jest żaden jakościowy przedmiot, to jest po prostu tania chińska zabawka ulepiona z gównolitu. Ona nie prezentuje tutaj sobą żadnych norm, żadnej jakości. Po prostu jest coś, co ma jakiś tam czas podziałać i najlepiej to, żeby wyrzucić i kupić nowe, nie? I wyobraźcie sobie, że to coś, że to służy 10 albo 11 lat na każdej imprezie i że to się jeszcze nie rozpadło. No a tutaj mam nową, wcale nie lepszą, wcale nie lepszą. Ona była po prostu tam nie teraz do ostatniej dostawy, ale raz tam kiedyś była gratis do balonów. No i po prostu mam w zapasie, także gdzieś ją sobie tutaj odłożę. Może nie do tej skrzynki, żeby jej nie nosić na każdą imprezę, ale żeby gdzieś tutaj po prostu ją mieć z takimi rzeczami zapasowymi, gdzieś ją sobie tam odłożę. No a tu muszę dodać balony. Tych jest dużo, sznurki są. Tych tutaj sobie dorzucę, bo czy to mi starczy na dwie imprezy? Teraz mam dwie pod rząd. Dwie pod rząd imprezy. Na jedną to wystarczy na pewno. Ale czy na drugą? No nie wiem, więc lepiej będzie jak po prostu dorzucę, nie? Szkoda, że takie kiepskie worki robią do tych balonów, bo za każdym razem trzeba przesypywać do lepszego worka. Ogólnie balony są super. Te balony z tej firmy są super, ale woreczek no to jest taki do kitu, nie? Że jak się go otworzy, no to się potem wszystkie wysypują i a jak się nie chce skurzyć wszystkich naraz, no to trzeba do innego worka. No bo z tego to by trzeba było za każdym razem je zbierać. Dobra, wszystko mam przygotowane, można jechać. Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Diodus Events. Jedziemy dziś do Chobienic, do Ostoi, żeby przygotować imprezę firmową. Jesteśmy już właściwie na miejscu, a więc od razu zapraszam do oglądania. No, jestem już na miejscu pod salą, to znaczy tak myślę, że to jest ta sala co ostatnio, więc teoretycznie tutaj. Zaraz pójdę się dowiedzieć. No i za chwileczkę zaczynam wnoszenie. Okej, salę już mam otwartą. Salę już mam otwartą, także mogę już wnosić. Tutaj za bardzo nie było wiadomo, gdzie mam się ustawić, czy tam, gdzie rok temu, czy tam, gdzie byliśmy jeszcze rok wcześniej, ale
Z tego co wiem, to tutaj gdzie rok temu. Także ustawiam się tutaj, nie tam, bo się zastanawialiśmy przed chwilą, czy z tamtej strony, czy może tutaj. Ale no, dostałem info, że tutaj, tak jak rok temu. No. No i zobaczcie, jak tak blisko, no to praktycznie od razu mam wszystko wniesione. No nie wszystko, bo jeszcze z samochodu głowy. Ale tutaj tylko kolumny już mi zostały. I no bo zobaczcie, ani schodów. Ani też nie trzeba daleko nosić, bo zaraz za drzwiami jest od razu, no powiedzmy, scena. Także biorę jeszcze tylko kolumny i za chwileczkę głowy, no i mam wszystko w środku i będę mógł zacząć rozstawianie i podłączanie. Kolumny już w środku. Czapkę mogę zamykać. Jeszcze tylko głowy i komputery. Okej, okay. Co tu się tak przewrócił? No. Biorę głowy. Czyli już niedużo. No, zobaczcie, mam wszystko wniesione tutaj, ale tutaj pani mówi, że kurczę, jednak, że oni są gotowi na to, żeby było tam. Więc nie wiem, może zaraz będę przenosił to wszystko, więc nie montuję, tylko czekam, aż tutaj przyjdzie. No i jeszcze się może okazać, że będę tam, no nie wiem. Rozmawiałem przed chwilą z panią organizatorką, mówiła, że ma być tu, gdzie w zeszłym roku, czyli tutaj. No, ciekawe. Zmiana planów, no jednak tutaj, musiałem wszystko przenieść. Jednak nie tutaj. No, także znowu jestem w punkcie wyjścia, zaczynam montaż. Muszę wam nagrać, jak to wygląda, żebyście nie mówili, że nic nie nagrywałem. Płyn do baniek. Muszę dolać trochę do maszyny. Jeszcze nie mam wszystko, uplighting teraz robię.
trzy. To co, podłączamy? Podłączamy. Uplighting najpierw. No i później cała reszta. Tutaj mam światła i dym razem na jednym kabelku i to też dam tam. No i tutaj mam nagłośnienie. No, wszystko mam gotowe.
wszystko mam gotowe, wniesione, już podłączone, uruchomione. Jadę teraz na parking przeparkować samochód i muszę jeszcze tylko się przebrać i zaraz Was zabiorę na salę, to Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Ciekawe, czy będzie miejsce na parkingu. Zaraz się okaże. Zobaczymy, czy nam się uda tak jak ostatnio, ładnie, czy się nie uda. No, jest tam jakieś... Kurczę, porobili tam jakieś słupki. O co tam chodzi? O co tam chodzi? Ja chyba za tego busa wjadę. Chyba wjadę za tego busa, bo widzę, że tu odgrodzone jakimiś słupkami, jakiś inny parking jeszcze jest. Ale to ja sobie wjadę... Aha, tutaj wjadę sobie, między te krzaczki a lawetę. O, tak jest. Między krzaczki a lawetę to wjadę tak, że przyczepa mi będzie wystawała tam na trawę i będzie ok. O, nie pokazywałem Wam jeszcze w lusterku przyczepki dzisiaj, no to macie okazję teraz zobaczyć. Dobra, ja se cofnę. No, wszystko mam gotowe. Byłem już zaparkować, jestem już przebrany, także chodźcie sobie zobaczyć, jak wyszło. I to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Dobra, zobaczcie, jest 3:26. Właśnie ruszyłem z parkingu, jadę sobie tutaj z przyczepką i właśnie podjeżdżam pod salę, żeby sobie załadować sprzęt. Wszystko już mam rozłączone, teraz muszę tylko załadować. Muszę tylko załadować, także podjadę sobie tutaj, a stanę sobie na środku tej drogi. O tej godzinie tu nikt chyba nie będzie jechał. No widzicie, tam już widać, jak mam wszystko rozłączone. O, i czeka na wnoszenie. No, także zanim pownoszę, zanim stąd wyjadę i zanim dojadę do domu, to będzie 4:30. No, wszystko spakowane. Wszystko.
wszystko świeci, muszę tylko pozamykać jeszcze. Wszystko jest. O, to sobie zabieram na drogę. Tu zamknięte. Wszystko przypięte. Wszystko przypięte, wszystko jest. Światło gasimy. Wszystko git? Prawie git. Jeszcze te światełka miałem sprawdzić. Ale to sobie odpalę najpierw. O. Dobra, tu są git, tam są git. Hamulec, kółko, linka, kutka, łańcuch, kabel. Okej. Dobra. No to co? Wszystko mam, zobaczcie, która jest za 10:15. No to w domu będę 20 po czwartej, jak dobrze pójdzie. Etol włączony, także ruszam. O, przyczepka jedzie. Z drugiej strony jeszcze widać salę w lusterku. Czy ja przez tą bramę będę wyjeżdżał, czy przez tamtą drugą? Przez tamtą drugą, tylko tam jest kurde szlaban, jak tam będzie zamknięte, to będę musiał cofać. No oczywiście, że zamknięte, nie? Dobra, no nic, cofam i wyjeżdżam. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!